Cześć, z tej strony Kucyk. Dzisiaj mam dla Was kolejny unboxing. Dzisiaj paczka z Naostrzu. Dostałem ją dzięki uprzejmości Pirana oraz Naostrzu. Także serdecznie im dziękuję. I jeżeli śledzicie kanał Pirana, jego profil na Facebooku, no to na pewno wiecie już, co to jest. Także dzisiaj otwieramy sobie Victorinoxem Kadetem. I bez zbędnego gadania zobaczmy. Znaczy ja wiem, co jest, ale wy nie wiecie. Pierwsza rzecz. Tak, to jest Piran's Collector's Bag, czyli torba na noże. Nie pachnie Chinami, bo to polski produkt. Cudownie. Nienawidzę tego zapachu Chin. No, muszę powiedzieć, że myślałem, że będzie nieco większa, ale noże się tu pomieszczą. Tak to się prezentuje. Nie mieści mi się to w kadrze. Jak będzie recenzja, no to wszystko ładniej pokażę. Tu mamy przegródki przeźroczyste. Także torba. Mamy tutaj jeszcze pasek oraz naszywkę Pirana. Śliczna. No także jakoś tak sobie gdzieś tutaj ułożę. No i druga rzecz. To mogę wywalić. Druga rzecz jest to kunai. Tak, nóż do rzucania Pirana kunai. No, fajnie. Podoba mi się, już mi się podoba. Coś jeszcze jest w środku? Nie. Okej, także to był unboxing torby oraz kunaja. Jeszcze raz bardzo dziękuję Piranowi oraz sklepowi. Sklepowi? Tak to się odmienia? Dziękuję Piranowi oraz Naostrzu za udostępnienie tegoż sprzętu do testu. Recenzje oraz testy na pewno się pojawią w niedługim czasie. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to linki do tych produktów są w opisie. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do komentarzy, do ocen na Facebooka, na Instagrama. No i cześć!